Witam wszystkich. Nagramy nieporządek, brud i ciężkie warunki bytowania zwierząt w ciężkich męczarniach. Robimy co możemy. Jak widzicie. Tak teraz podczas oglądu pomyślałem, że trzeba by chyba odrobaczyć w razie W. O kurde, ta kura by oberwała. Pomimo jak widzicie na krowę, to krowa była odrobaczana, ale ta sztuka jak została kupiona, to nie była odrobaczana. Ta jedna trzeba było odrobaczyć i chyba sekuracyjnie przejechać po wszystkich. Możecie mi doradzić, czy można cielne krowy odrobaczać. No tak wyglądają sztuki, nic się nie zmieniło, jak sami widzicie. Mamy jednego byczka na obórce i same żeńskie. Jak widzimy, tak wygląda ta nasza jałożka od tej krowy, która się urodziła w maju, co była taka bardzo malutka. Szału nie ma, jak sami widzicie. Jeszcze stoi przy krowie, ale nie wiem, czy tam pije. Byczek jest troszkę młodszy, to jeszcze wiem, że pije. No tak wyglądają, no. Krowy dostają normalnie źródło włókna i różnego rodzaju dodatki, o tak to określę. Jak widzicie, tak to wyglądają. No krowa nie jest za gruba. Nawet powiem, na filmie może trochę lepiej wyglądało o tym kątem. Troszkę kości wystają, to jest masywna krowa. To jest taka krowa, co może do tony dobić. Może. Nie mówię, że ona ma. To jest duże postury. Jak widzicie, jest brudna, no niestety. No. Ścieliłem dopiero 3 razy dziennie. 2 się na pewno ścieli. Słomo teraz się ścieli. No tak to wygląda. No niestety są sztuki ubrudzone. No panuje wilgoć, można zobaczyć. Te ściany są delikatnie mokre. Mimo, że nie mam ani jednego okna wstawionego, jak widzicie. A nawet dzisiaj są i drzwi otwarte, bo jest na plusie. No najbardziej chuda to ta jest sztuka. Możliwe to, że po prostu jest słaby odchów. Albo zarobaczona, no bo trochę takiego gospodarstwa było, że niedopilnowana była. No i ta znowu też był problem z nią. Odratowana, ale jest malutka. No najładniejsza jest jednak ta sztuka, kupiona od rolników. No i najładniejsza jest, to też od handlarza RW tu w okolicy. No i ta też od tego zawsze co bydło brał, ale miała być jako, te dwie sztuki miały i czarna, miały być jako film promocyjny. Jak miała taka umowa być, że nagram ich z dobrej strony, nawet materiały do tej pory posiadam. Ja w zamian dostanę po taniej cenie jałóweczki. No niby może cena była tania, pojechałem tam, wiecie, na odpajalnię, no ale tam już nie było tak miło. No i ze współpracy nic wyszło, film nie powstał promocyjny. Sami zaproponowali oczywiście ten film, materiały mam cały czas. Ale no nie wrzucę promocyjnego filmu, jak po sprzedaży takiego słabego bydła. No i to, że miesiąc musiałem czekać na pieniądze na bydło, upomijając się. No także no nie popisali się, nie? No teraz nie odzywają się do mnie. Mimo, że dzwoniłem za cielakami, nie odzywają się. I tak to wygląda, można zobaczyć. No byczek, jak widzicie, tak wygląda podłóg krowy. Patrzcie, jakie długie nogi ma. Jak krowa, nie? Prawie. No. Wysłodki je, można zobaczyć. Jeszcze przy krowie, więc tak nie jest dobrze dokarmiany. Tak to wygląda, no. 3 razy dziennie dostają, to 3 razy pojone dziennie. Dostają wysłodki, śruty z różnych dodatków, tak. No i siano, tak. Kukurydzy nie dostawały w te mrozy, ze względu na to, że zamarzła. No tak to wygląda, co ja to będę tam opowiadał. Można ocenić, można skrytykować. Niektórzy wiedzą, że oglądali, co ten było bielenie w grudniu, tak wygląda na dzień dzisiejszy. No może jak czas będzie i nie będzie takiej wilgoci, no bo dzisiaj znowu jak kapie, to nic z bielenia, bo tylko krowy się wymarzą, tak? Z wapna. No teraz jest bardzo dużo burnika, jak widać równo z krowy taka linia była, że potem ręką sięgałem. No teraz można powiedzieć, że prawie po sam sufit sięgnę z pędzelkiem, tak? To trochę burnika przybyło. One się czochrają ściany, więc brudzą, no nie? Tak to wygląda. Ja wiem, że niektórzy mają lepsze bydło, lepsze żywienie. Ja tam robię jak umiem. Nie mam wiedzy żadnego żywieniowca, rolnika.
Niestety nie skończyłem studiów rolniczych, no tak to wygląda. Także proszono mnie o film. No a gram, no jak wygląda. Najładniejsza sztuka jest ta sztuka. Drogo za nią dałem, ale się opłacało. Nie wiem, zostawić ją na krowę czy nie. Ładna, gruba, zawsze pieniądze potrzebne, tak? W gospodarstwie. Tamte po jednym dzielaku i odjazd, no też nie bardzo, nie? Też trzymanie krowy to też co koszta. Niestety, co koszta. No także na tyle w filmie. Cześć, trzymajcie się.